Księga Wyjścia, rozdział 13. Gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Po 430 latach Izraelici wreszcie opuszczają Egipt. Opuszczają je zwycięsko, dając świadectwo wygranej wojny między Haszem, Bogiem Abrahama, i Faraonem. Nie jest to ucieczka. Odejście synów Izraela jest owocem stanowczej decyzji wszystkich członków tego ludu, którzy wybrali wiarę w Boga Abrahama, przezwyciężyli wszystkie swoje słabości i postanowili iść za Mojżeszem w kierunku pustyni, porzucając wygody i dobrobyt Egiptu. Cały ciąg dalszej historii biblijnej jest konsekwencją tego pierwszego kroku, kiedy człowiek, podejmując decyzję o swoim dołączeniu do ludu wybranego, przyjmuje z jednej strony korzyści płynące z tego przynależenia, czyli wolność, ale też dług wdzięczności w stosunku do Haszem, do Boga Odkupiciela. Wchodzimy w przemierze z Bogiem, stajemy się Jego własnością, uznajemy Jego panowanie i poddajemy się Jego prawu. Wyjście Izraelitów z Egiptu jest wydarzeniem historycznym, które wydarzyło się naprawdę, na dowód czego podawane są niektóre szczegóły na temat trasy tej pielgrzymki ku ziemi obiecanej. Najpierw jest wzmianka o tym, że Bóg nie wybrał najkrótszej trasy biegnącej wzdłuż Morza Śródziemnego, bo droga karawan jest najeżona fortyfikacjami Egipcjan i Filistynów. Co prawda Izraelici posiadali jakąś broń, ale tradycja ustna dopowiada, że Izraelici byli wyczerpani dotychczasowym niewolnictwem, dlatego nieroztropne byłoby narazić ich na walkę zbrojną. Już samo podjęcie decyzji o opuszczeniu Egiptu wymagało sporej odwagi. Jeśli chodzi o trasę, mowa o miastach Sukkot oraz Etam. Nie mamy pewności, o których miastach chodzi. Tradycyjnie uważa się, że znajdują się w pobliżu Wadi Tumilat, w korycie wyschniętej rzeki na wschód od delty Nilu. Zwróćmy uwagę na wzmiankę o tym, że Mojżesz zabrał ze sobą mumię patriarchy Józefa. Jest to świadectwo o tym, że pamięć o Józefie była bardzo żywa wśród Izraelitów. Istniała świątynia grobowa Józefa i Mojżesz miał łatwy dostęp do tej świątyni. Te argumenty przemawiają za tym, że Mojżesz prawdopodobnie w młodości był zarządcą świątyni grobowej Józefa. Taka jest przynajmniej ciekawa hipoteza historyczna profesora Dawidowica. Odsyłam do naszych odcinków na temat pobytu Izraelitów w Egipcie. Link powyżej. Życzę owocnego słuchania. Gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud
Na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni.